Telewizja w Polsce.pl, jesteśmy na forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Naszym specjalnym gościem jest teraz, szanowni państwo, Kornel Morawiecki, marszałek senior. Panie marszałku, kwestii, o których będziemy mówić, jest dużo. Forum Wizja Rozwoju, tutaj skupiamy się głównie na tych gospodarczych kwestiach i tutaj kolejna realizacja z obietnicy pańskiego syna, tak zwanej piątki Morawieckiego, to jest mały ZUS. To kolejny krok dla tak naprawdę tej wolności gospodarczej, o której bardzo dużo mówi teraz pan premier. No to prawda, ja w ogóle uważam, że powinno być tak to rozwiązywane, jeśli chodzi o podatki, czy w ogóle o daniny, tak? Że ci, którzy mają mało, powinni płacić mało, a ci, którzy mają dużo, powinni płacić dużo. Że to powinno być, a to jest, sytuacja jest taka trochę odwrotna w tej chwili. Że ci, którzy mają dużo, uciekają od podatków, mają odpowiednie jakby powiązania też ze światem prawniczym, który ich wybroni od tego, jest inżynieria podatkowa. To wszystko mi się wydaje bardzo niewłaściwe, tak z punktu widzenia ogólnospołecznego. Czyli ta danina solidarnościowa, panie marszałku, to też jest sposób też na to jest, wyrównanie? To, uważam tak, to jest może niewystarczający według mnie, ale właściwy kierunek, bo to raptem ta danina solidarnościowa to dotyczy naprawdę garstki ludzi, bo to jest powyżej miliona rocznego dochodu. To kto ma powyżej miliona, to są naprawdę, nie wiem, 10-20 tysięcy ludzi w Polsce, no tak. To jest garstka ludzi. Czyli trzeba sięgać, zdaniem pana marszałka, sięgać jeszcze szerzej? Trzeba sięgać szerzej, moim zdaniem. Kogo opodatkować? Galerie handlowe? Ja uważam, że jednak, że nie, to chodzi o coś w filozofię całą, bo to teraz mi się jak ognia, nawet pan premier, mój syn, boi się jak ognia powiedzieć, że chce podwyższyć, że trzeba podwyższyć podatki bogatym. A powinien tak powiedzieć? Ja nie wiem, ja bym tak powiedział, no ja tak uważam. Jak uważa, że nie, no to jego prawo, prawda? Ja nie wiem, może on wie lepiej, ja nie mówię, że ja jestem nieomylny, ale uważam, że trzeba odejść od tej takiej ogólnej, jakby takiej mantry powszechnej, bo to tak nie jest, jak patrzymy na świat, jak patrzymy na ostatnie 50, ostatnie 100 lat rozwoju świata, to te państwa, które się rozwijały, cały czas zwiększały swój fiskalizm. I to wszystkie, od Stanów Zjednoczonych po Nową Zelandię. Przez wszystkie kraje europejskie. Ale zdaje sobie pewnie pan marszałek doskonale sprawę z tego, że opór społeczny wobec tego, co teraz pan powiedział, byłby ogromny. Ja rozumiem, ale nie, bo też jest nastawienie, bo to jest mentalność tak ustawiona, społeczna, bo wszyscy uważają, że to jest ten, bośmy tak zostali tak wdrukowane po okrągłym stole, takie mniej więcej standardy zostały wdrukowane w świadomość młodego pokolenia, tak to przedstawiono, a to jest kierunek dobry dla kapitału, panie redaktorze. To jest dla bogatych bardzo dobry, a ponieważ ci bogaci rządzą nie tylko mediami, ale w części dużej polityką też, no to im jest bardzo na rękę. I ale całość to nie jest na rękę, panie redaktorze. To nie jest na drodze do niepodległości, tak jak mieliśmy teraz panel. O niepodległości. To jest na drodze do pewnej podległości społeczeństwa właśnie od kapitału, od bogactwa. I to jest zły kierunek, więc ja bym się tego nie bał. Ja myślę, że mój syn pomału dojrzewa do tego. A rozmawiają panowie o tym? Radzi tak, pan mu? Od dawna rozmawiamy na ten temat, od dawna się. Zresztą ja uważam, że jeszcze to nie jest teraz rozmowa, teraz mam za mało tej rozmowy z nim, bo ja mam za mało. On nie ma czasu po prostu, on jest tak zapracowany, tak jakby zaobserwowany. Z życzeniami na Dzień Ojca dzwonił. Proszę? Proszę? Na Dzień Ojca dzwonił. Nie, na Ojca nie dzwonił, przepraszam, ale to nie musiał dzwonić. Nie. On by takich może nie było, to z naszym zwyczajem takim ogólnym, nie. Powiedział pan, że mediami rządzą bogaci, przechodząc już do tych konkretów, że mediami rządzą bogaci, że te elity kapitał, gdzieś tam się kapitał, tak. Zalęgły bardzo głęboko od środka. W związku z tym pytanie, czy potrzebna jest ta ustawa zmieniająca działanie mediów w Polsce? Mówiliśmy o niej przez chwilę, teraz jest nagle znowu czerwone światło. Ponieważ już wchodzimy w ten okres takich szeroko pojętych wyborów, no teraz były samorządowe, potem europejskie, potem parlamentarne. I myślę, że ta wiodąca partia, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie chce już jakby tak stwarzać kontrowersyjnych jakby spięć. No, tak jakby, nie jest mu mało tych spięć, pani rektor. My teraz wszystko jakby traktujemy jako materiał do
do podziału, jako materiał do różnicy, a nie do jedności, prawda? Kolejna kwestia, budżet, tak, unijny. Czy tutaj kwestia weta rozwiązałaby sprawę? Czy my powinniśmy jasno, twardo nie zgodzić się na propozycje Brukseli, bo są takie pomysły? Znaczy, ja jeszcze nie znam tych propozycji w Brukseli. Tak na poważnie, to te propozycje się okażą dopiero za 2 lata. Bo dopiero od 2020 roku to będzie zdecydowane, prawda? Tak, pani redaktor? Jest taki trochę szum, trochę pusty taki szum, mi się wydaje. Zupełnie się mówi o tym budżecie, a nie podnosi się tej sprawy, bo to jest zasadnicza sprawa odejścia Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, jak ona opuściła, jak chce opuszczać, a my właśnie nie próbujemy, godzimy się na to opuszczenie też. Zupełnie tak i uważamy, że to jest wszystko w porządku, że jedno referendum, olbrzymi kraj, jedna dziesiąta euro. A powinniśmy powstrzymać Wielką Brytanię? No powinniśmy nie, powinniśmy ich prosić. Aha. Powinniśmy się zwrócić do nich, pan premier polski, pan Juncker powinien się zwrócić do społeczności brytyjskiej, do Anglików, do mieszkańców brytyjskich, no przyjaciele, nie opuszczajcie nas. Wy nas, dla nas jesteście cenni, nie tylko swoimi środkami finansowymi, cenni kulturowo, cenni politycznie, bo jesteście, no, jeżeli tak łatwo godzimy się na ubożenie Europy w sensie i duchowym, i w sensie materialnym, no to bardzo źle, to jest ważniejsza sprawa niż te tam drobne, jakby te, znaczy drobne, ja nie mówię, że drobne, bo to są duże sumy. Wszystko to są duże sumy, pieniądze. Ja rozumiem, to są duże pieniądze. Tak, ten budżet. Panie marszałku, tymczasem, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, były takie rozmowy, pani premier Beata Szydło, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozmawiali z Wielką Brytanią bardziej tak w kwestiach polsko-brytyjskich relacji. Takich właśnie, takich technicznych powiedziałbym, tak. Prawda, jaka będzie status naszych tam Polaków, tych naszych tam imigrantów. Obecnych w Wielkiej Brytanii. Ale to jest na za niskim poziomie, moim zdaniem, rozmowa, za małej ogólności. To tutaj nam powinno chodzić o coś więcej. My powinniśmy poczuć się właśnie Europejczykami, no a nie tylko Polakami. Tym bardziej, że my mamy z nimi wiele wspólnego. Oni też chcą suwerenności właśnie, większej w Unii. A poza tym wtedy możemy też zmieniać tą Unię, bo ta Unia nie jest dobra. To widać, że ten spór, który z nimi toczymy teraz z Brukselą, świadczy o takiej małostkowości też w Brukseli, pani redaktor. Mm-hmm. O tym, że oni się uparli, że oni uważają, że... Przecież, a z drugiej strony, jak porównamy tak dokładnie, no to podobne rozwiązania są u nich, podobne są w Niemczech. Tylko tak jakby, że u nich mogą, a u nas nie mogą te rozwiązania pracować, bo nas będą źle pracować, a u nich pracują dobrze. No, gdzie tu jest logika? Gdzie tu jest sens taki głębszy? No właśnie, nie widać takiego głębszego sensu. Jak pan myśli, z czego to wynika? Nie ma sensu, nie ma logiki w tych działaniach. Dlaczego w takim razie do Polski się czepiają, mówiąc kolokwialnie? Na takim bardziej poziomie takim operacyjnym, to wynika z tego, że bo im było dobrze z takim układem polskim, jaki był. Z takim układem właśnie, gdzie sądy oceniały według właśnie kapitału, dla bogatych były łagodne, dla biednych były surowe. Bo oni byli bogaci, bo oni są tymi bogaci. Oni mogli tu rozgrywać Polskę na różnych polach, na polach właśnie inwestycji, handlu i tak dalej, tak? A teraz będzie im to trudniej i oni to rozumieją, to jest taka intuicyjna. A jeszcze głębiej, pani redaktor, to jest coś takiego, że oni uważają prawo za taką trochę rubież swojej tożsamości. Bo Europa już traci pomału wiarę, traci takie wartości głębsze, tak? I prawo uważa, tak, a to jest litera prawa i to jest też pewna pułapka. Bo mamy szanować tego ducha praw, mamy szanować jakby to, z czego, co prawo nam ma naprawdę regulować, tak? Ale jak to prawo staje się regulatorem wszystkiego, jak ono odbiera nam naszą inwencję, naszą odpowiedzialność, no to wtedy ono nas zamiast wyzwalać, ono nas zniewala. I to jest taka głębsza przyczyna tego sporu naszego i tu jest o co się bić w tym znaczeniu. Powiedział pan, panie marszałku, że trzeba walczyć, że jest to walka o coś więcej, ale czy my nie walczymy też trochę na tym swoim własnym podwórku i tutaj kieruję pytanie w stronę opozycji. Jak pan traktuje zachowanie opozycyjnych partii Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej teraz, jeśli chodzi o te relacje z Brukselą? No, obie te strony jakby tak się nawzajem starają się odróżnić od siebie, powiększyć tą między sobą przepaść, różnicę, bo uważają, że to ich wzmocni elekcyjnie. No i to ich w dużym stopniu wzmacnia. Ale to jest taka też pułapka, w której
Chodzi tylko my, Polacy, o polaryzację. Bo ta polaryzacja, ona może nawet zwiększa jakby siłę erekcyjną, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej, ale osłabia siłę całego narodu, o tak mi powiem, bo my jesteśmy jako naród słabsi, więc ja prosiłbym o to pewne jakby opamiętanie zarówno rządzących, jak i opozycyjnych polityków, bo chodzi to na takie obroty, które robią się też niebezpieczne z punktu widzenia naszych wzajemnych relacji. My Polacy dzielimy się właśnie jakby ponad tymi swoimi, ponad historią, ponad naszą wiarą, ponad kulturą, ponad językiem, dzielimy się o stosunkowo drobne sprawy, o nie zasadnicze sprawy, tak? Bo to jest politycznie korzystne, bo tak uważamy, że to jest korzystne. I to jest też właśnie bardzo zjawisko takie groźne dla nas. Panie marszałku, opozycja wskazuje też tutaj na rolę Prawa i Sprawiedliwości w ostatniej aferze GetBack i mówi też o rozmowach pańskich, o kulisach pańskich rozmów z synem, jeśli chodzi o spółkę GetBack. Czy takowe były? Proszę wyjaśnić. No, znaczy, jak się spotkałem z panem Konkoleskim przypadkiem w Sheratonie, bo tam poszedłem do znajomych, on tam siedział, tam pani Fabisiak tam siedziała zresztą przy tym samym stole i ona była świadkiem tej rozmowy, tak? To pan Konkoleski mówił mi, że to jest groźba, że to upadku, że to zagrożonych jest bardzo wielu obligatariuszy. No i ja wtedy zadzwoniłem do syna telefonicznie i mówię mu, że jest taka sytuacja, że tu jest taka podbramkowa sytuacja, tak jak pan prezes. A wtedy Mateusz mi powiedział, żebym się tym nie interesował, że to jest poważna sprawa, że to nie są proste sprawy, że to nie są dobrzy ludzie, o tak mniej więcej powiedział, coś w tym duchu, prawda? I posłuchał pan? No tak, no ja wtedy nie, żadnych innych ruchów nie robiłem, bo ani nie byłem tu zorientowany, ani właściwą osobą. Chociaż w mojej ocenie no jest mi przykro, jest mi smutno, że państwo polskie okazało pewną słabość, taką wojaką przez instytucje, a również przez obywateli. Również ci obligatariusze, a również ci, co wciskali te obligacje tym ludziom, prawda, że to są bardzo wielkie korzyści, że to jest tam 6%, czy już nie pamiętam, 6 czy 8%, prawda, że to można bez pieniędzy, z pieniędzmi, ale bez żadnego wysiłku można dobrze żyć, zarobić, więc ten taki element bardzo takiej prostej, prymitywnej chciwości tam się objawił, prawda? Bo nie tylko instytucje, ale i sami obywatele też tak jakby pokazali swoją słabość. My Polacy pokazaliśmy, że tym niemniej. No i to jest rzecz, przed którą mamy się strzec. No. Te instytucje państwa polskiego też, nie wiem, dopuszczenie Komisja Nadzoru Finansowego? No tak, dopuszczenie GetBacku na giełdę. A tam tłumaczą, teraz czytam, tłumaczą niektórzy mi, że przecież GetBack fałszował swoje to, no ale on miał, zdaje się, taką potężną firmę audytorską Deloitte, prawda? No i no to co, Deloitte też fałszował? No to ja tu troszeczkę głupieję. Gdzieś tam państwo zawiodło, uważam, że to było, że to jest sytuacja, którą też się trzeba uderzyć w piersi, bo to jest, no tak. Ale jak pan czyta te doniesienia opozycji, że to afera PiS-u, to co pan sobie wtedy myśli? Że co? Że to afera Prawa i Sprawiedliwości. Nie, no ja tego nie widzę. Przepraszam, ja dlaczego Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, co tak GetBack, mówi opozycja, bo, ja pytam, co ja, pan sobie ja wiem, myśli. To GetBack, sama nazwa tego GetBacku od Getting Banku, prawda? A to zupełnie inne klimaty. Przecież tam jakaś spółka potężna. Abris w Anglii słyszałem, prawda? Znaczy, pan Czarnecki, który jest właścicielem Getting Banku, tak? To był jakiś, ja nie wiem, jakie tam są powiązania i nie chcę ich wskazywać, ale ja przynajmniej tutaj jakichś powiązań Prawa i Sprawiedliwości z GetBackiem nie widzę. No ja nie wiem, ja ich tak wyraźnie nie widzę. Nie, może ich nie znam, przepraszam, ale nie widzę. Mówiliśmy, panie marszałku, o tych rozmowach z pana synem premierem Mateuszem Morawieckim i tak już kończąc tę rozmowę. Jakie są jeszcze wątki, z którymi pan się chętnie zwraca do syna i co on wtedy odpowiada? Mówiliśmy o podatkach, mówiliśmy o tym GetBacku, który on radził, aby go nie ruszać. Jeżeli pani pyta o spory, ale, tak? O właśnie. O spory, no bo co jest wątki, jeszcze tą kością niezgody. Ale pewnym sporem między nami jest, że może on ma tam większą wiedzę na ten temat i tak dalej, bo jest premierem i ma jakieś źródła
wewnętrzne, których nie udostępnia, bo nie może, ale moim zdaniem jest błędna polityka zagraniczna w tej chwili Polski. To odcinanie się od wschodu, znaczy to izolowanie się od Rosji, straszenie nas Rosją, to jest krzywda, którą sobie nawzajem wyrządzamy. A Niemcy, reparacje wojenne? No, reparacje wojenne też, pani redaktor, powinno to być bardziej podniesione, ale to już jest, znaczy myśmy tutaj zaniedbali przez, zaraz po tej transformacji, rząd pana Mazowieckiego, pan prezydent Wałęsa powinien, pan, ewentualnie pan premier Bielecki, Krzysztof Bielecki, prawda? Oni powinni tą sprawę postawić i wtedy była bardzo duża szansa, że ten nasz głos byłby słyszalny. A w tym traktacie z Niemcami, tych już bez mała 30 lat, prawda, bo to jest tam 27 lat, tak? To w tym traktacie żeśmy właściwie na tej sprawie w ogóle im zamilczeli, tak? No to jest bardzo, bardzo bolesna, bardzo istotna sprawa. No po prostu Polska została napadnięta, Polska została zniszczona, nasi obywatele zostali zabici. Jeden składnik polskiego społeczeństwa, Żydzi polscy, zostali właściwie jako kultura zniszczeni, wymordowani, bo ci Żydzi izraelscy to trochę jest inna społeczność, kompletnie inna społeczność, a to była ta społeczność, która niosła tą kulturę żydowską i tak dalej. To straty są w ogóle niewyobrażalne. No, i teraz jak mówimy o tej prywatyzacji Warszawy, no to tam jest w dużym stopniu też jakby to jest jakby echo tego, tej II wojny światowej. No, ta Warszawa była tak zniszczona, ja jako dziecko widziałem te gruzy. Ja jestem urodzony w Warszawie i widziałem te gruzy. To były morza gruzów, nic więcej. Prawda? No i to teraz prywatyzować to w ogóle, jak to w ogóle, o co tu chodzi? Nie? Gdzie tu jakiś koncept sprawiedliwości jest, prawda? Że komu to oddawać, to wszystko? Potem cały naród budował swoją stolicę. Ja jako młody chłopiec tam pamiętam z dziećmi szkoły podstawowej, wtedy budowaliśmy stadion dziesięciolecia, pamiętam to, stadion dziesięciolecia. Znaczy budowaliśmy tak, żeśmy ładowali ziemię na wozy i te wozy konne woziły tą ziemię na koronę stadionu i sypały tam. I to była taka praca, bo wtedy nie było maszyn, nie było tych urządzeń, ale więc ta Warszawa była odbudowana rękami całego społeczeństwa, tak jak cała Polska, tak? No i teraz nam się te reparacje po prostu należą, ale i nam się należą. I Niemcy powinni to zrozumieć, bo oni zrobili straszną krzywdę nam i sobie samym. Bo to chodzi o coś więcej niż o pieniądze. Pieniądze są tylko jednym z elementów. To chodzi właśnie o taką dziejową sprawiedliwość, chodzi o taką, o rację. Wtedy jakby oni to przyznali, to nikt by nie śmiał mówić takich bzdur, polskie obozy koncentracyjne. Tego by nie wypowiedziałby na pewno wtedy prezydent, były prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Obama, tak by, takiego jakby sformułowania by nie użył, ale niestety. To jest jakby krzywda, którą Polsce wyrządzamy, pamięci, i krzywda, którą wyrządzają sobie Niemcy, jak nas nie chcą tu zauważyć. Czyli reparacje wojenne, jeśli zostaną zapłacone, przyznane Polsce, wtedy możliwe pojednanie. No nie wiem, czy pojednanie z Niemcami już mniej więcej mamy, bo jesteśmy w Europie jednej, no, ale prosimy ich o tą sprawiedliwość. Bardzo, to oni są silniejsi od nas, oni są silniejszą gospodarką i tak dalej, tak. Znaczy, ja, ten wkład, który oni włożyli w NRD, w ten dawny obszar postsowiecki, prawda, to Polsce tym bardziej to się należy. Tym bardziej ten wkład się należy, bo oni nas również pozbawili możliwości, biorąc II wojnę światową, wepchnęli nas w orbitę sowiecką, pozbawili nas niepodległego bytu. Znaczy, no i możliwości rozwoju. Oczywiście, rozwoju, tak. I to są straty zupełnie, tego nawet nie policzymy, pani redaktor. Niepoliczalne, ale policzmy tylko te krzywdy, które oni nam zrobili w czasie wojny i to już są setki miliardów, a może tysiące miliardów euro strat, prawda? To są niewyobrażalne straty. Czy teraz, już zamykając ten smutny wątek, jaką widzi pan szansę rozwoju gospodarki polskiej teraz, w tej chwili? Czyli w jakim jesteśmy teraz momencie? No cały czas widzę taką szansę. Teraz tutaj na tym forum. Na tym forum tam byłem do takiej firmy, która robi takie obejście, żeby nie można było w sytuacjach awaryjnych, żeby nie można było zniszczyć łączności
tej sieciowej łączności, AP łączności, tak? Takie zabezpieczenia. I to robią nasi polscy konstruktorzy, tak? Mówią, że robią to lepiej niż cały świat to robi. No, znaczy, że ten potencjał jest tu duży. Dlaczego? Bo w tej chwili na świecie największym bogactwem jest myśl. Jest myśl i pewna jakby taka też upór, świadomość tego, że od ciebie dużo zależy. I coraz bardziej myślę, że Polacy rozumieją, że od nich sporo zależy, tak? I to jest taka nadzieja dla nas. A uczczenie stulecia niepodległości Polski udziałem w referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji? Ja prosiłem pana prezydenta, żeby odstąpił od referendum, bo to referendum mi się wydaje jakby no niewłaściwym rozwiązaniem, jeśli chodzi o tworzenie konstytucji, a już te pytania, które pan prezydent zaproponował, to są takie pytania trochę zamiałki, znaczy nie na miarę, a poza tym jeszcze cały ten proces, gdy będzie trwał, to może poróżnić pana prezydenta z Senatem, bo to też się może... Znaczy, jakby się referendum odbyło, to powaga tak samego urzędu prezydenta, bo jeżeli ta frekwencja będzie niska, ja myślę, że najlepszym wyjściem, gdyby pan prezydent odstąpił od konstytucyjnego referendum. Bardzo go o to proszę. Kornel Morawiecki, marszałek senior Wolni i Solidarni. Dziękuję bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani słuchaczom.